Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Główny Urząd Statystyczny podaje, że Polaków jest coraz mniej. Po tym, jak szukaliśmy przyczyn w zmianie podejścia Kościoła do małżeństwa, dzisiaj spojrzymy sobie na inne związane z tym zagadnienia. Spojrzymy na eksperymenty na myszach, na zagadnienie wolnej woli, jak również na pytanie o to, czym jest faktycznie sakrament małżeństwa. Zapraszam. Ostatni materiał, w którym krytykowałem zmiany w prawie kanonicznym wprowadzone w roku 83 przy wprowadzeniu nowego kodeksu prawa kanonicznego, krytykowałem je za zmianę definicji małżeństwa, która już nie pokazuje wyraźnie, jaki jest pierwszy cel małżeństwa, raczej odwraca cele małżeństwa w duchu personalistycznym, twierdząc, że wzajemna miłość i pomoc, realizacja wzajemnych potrzeb małżonków są celem pierwszorzędnym, w zasadzie przed zrodzeniem i wychowaniem potomstwa. Pomimo tego, że tam można sobie spekulować, mogą być tacy, którzy będą próbowali tego bronić, że to są cele równorzędne, ewidentnie widać to przesunięcie w stronę postawienia wzajemnej miłości i pomocy, wzajemnego spełniania swoich potrzeb, realizacji swoich potrzeb, przesunięcie tych rzeczy na miejsce pierwsze jest bardzo wyraźnie widoczne i w prawie kanonicznym, i w ogóle w teologii Kościoła. Odsyłam do materiału z ostatniej soboty. Dzisiaj mamy kolor zielony w naszym studiu. Dlaczego? No oczywiście dlatego, że mamy już czas po objawieniu pańskim, a więc czas, w którym liturgicznie już obowiązuje kolor zielony. Dzisiaj kilka słów na temat eksperymentu na myszach. Co ma wspólnego eksperyment na myszach ze małżeństwem i z przyrostem naturalnym? Otóż jeden z naszych widzów zwrócił uwagę na ten eksperyment w kontekście właśnie przyrostu naturalnego. Przed chwilą sprawdziłem, co podaje Główny Urząd Statystyczny na temat przyrostu naturalnego. Ostatnie dane, jakie znalazłem, to były na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego, więc pewnie to są najnowsze dostępne. To jest październik 23 roku 2023. Tam przyrost naturalny wynosił minus 4,1 osoby na 1000 osób w Polsce. I w ostatnich miesiącach wahało się to właśnie od minus 2 do minus 4. Szczytem oczywiście były lata około pandemiczne, gdzie sięgało to nawet minus 10. A więc Polaków jest coraz mniej. Zgodnie z tymi przewidywaniami, jeśli dobrze pamiętam, do 2025 będzie nas kilkadziesiąt tysięcy mniej. No i oczywiście to przy takim przyroście naturalnym z każdym rokiem będzie się zmieniało. Jeśli ktoś myśli, że to nie ma wielkiego wpływu na społeczeństwa, no to proszę sobie uświadomić, że średnia wieku będzie wzrastała. Oznacza to, że największą grupą społeczną będą osoby starsze. W krajach demokratycznych oznacza to, że największą siłę przebicia będą miały osoby starsze. Oznacza to, że najwięcej, coraz więcej pieniędzy trzeba będzie wydawać na emerytury, różnego rodzaju świadczenia socjalne, i te osoby też będą miały moc do tego, demokratyczną moc do tego, żeby odpowiednie osoby wybierać, które takie osoby, które będą te świadczenia zapewniały. Czy społeczeństwo, ci nieliczni młodzi w takim społeczeństwie są w stanie udźwignąć ten ciężar? Zwykle nie. Dlatego społeczeństwa starzejące się są to społeczeństwa, które chylą się ku upadkowi. I jest to z punktu widzenia historii ludzkości rzecz prosta, doświadczalna, powtarzalna. Można to eksperymentalnie zbadać, że po prostu zawsze się to w ten sposób kończy i takie społeczeństwo albo zostaje brutalnie podbite, albo zostaje zdominowane przez jakąś inną społeczność, przez społeczeństwo, które jest jeszcze młode, dynamiczne i potrzebuje nowych miejsc dla swojej ludności. Dobrze, nieważne, jakie to mogą być potencjalnie społeczeństwa, to nie jest tutaj temat naszego dzisiejszego materiału.
Jeden z naszych widzów zwrócił uwagę na ten materiał, raczej właśnie w takim duchu, na doświadczenie, o którym zaraz będę mówił, raczej w takim duchu, że a co tam Kościół może tutaj sobie mówić, to nie ma przecież to w ogóle żadnego wpływu, co Kościół zrobi, bo to przecież tak naprawdę już wszystko widać w eksperymentach na myszach. No i co widać w tych eksperymentach na myszach? Przepraszam, sięgam po mój telefon, żeby przeczytać Państwu, co możemy w tym eksperymencie, jak ten eksperyment wyglądał i co możemy z niego wywnioskować. Mówimy o eksperymencie Johna Kaluna. Przepraszam, jeśli wymawiam źle. Naukowiec jest wprawdzie pochodzenia amerykańskiego, ale nie wiem, czy to nazwisko jest faktycznie nazwiskiem amerykańskim, czy wywodzi się też gdzieś skąd inąd. W każdym razie, na czym ten eksperyment polegał? Czytam tutaj z polskiej Wikipedii. Doświadczenie polegało na stworzeniu populacji myszy składającej się najpierw z 8 osobników, 4 pary, idealnego środowiska do życia. Myszy miały nieograniczony dostęp do pożywienia, wody i materiałów do budowy gniazd. Z ich środowiska usunięto wszystkie drapieżniki, a także zapewniono im opiekę medyczną, by uchronić populację przed chorobami zakaźnymi. Jedynym ograniczeniem była powierzchnia, klatka o podstawie kwadratu o bokach długości 2,7 m i wysokości 1,4 mogła pomieścić maksymalnie 3840 osobników. Przebieg. Eksperyment trwał 1588 dni. Jego przebieg podzielono na 4 fazy. Okres przystosowania się trwał do 104 dnia, kiedy to urodziły się pierwsze myszy nowego pokolenia. Jest to najkrótsza faza eksperymentu. W tym okresie myszy dokonały podziału terytorium i zaczęły budować pierwsze gniazda. Dalej, okres gwałtownego rozwoju. Trwał od dnia 105 do dnia 314. Liczebność myszy podwaja się co 55 dni. Osobniki dominujące, których pozycja społeczna jest wyższa, posiadają liczniejsze potomstwo niż słabsze osobniki. Zauważyć można, że myszy chętniej niż w pierwszej fazie przebywają w towarzystwie innych obcych myszy. To jest okres drugi. Teraz okres trzeci, okres stagnacji. Trwał od dnia 315 do dnia 559. Na początku tej fazy żyło 620 osobników. Populacja podwajała swoją liczebność co 145 dni. U samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium. Natomiast u samic powszechniejsze stają się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego. Jeśli ktoś od razu tutaj myśli o porównaniu do naszych społeczeństw. U samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium, natomiast u samic powszechniejsze staje się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego. Jeśli ktoś tutaj widzi pewne analogie, to myślę, że słusznie. Potomstwo jest odrzucane przez matki. Tutaj tragiczna analogia również jest słuszna. W fazie tej populacja myszy osiągnęła szczytową liczebność wynoszącą 2200 osobników. Stale zamieszkanych była tylko 1/5 boksów przeznaczonych dla myszy. I na końcu okres wymierania. Trwał od dnia 560, w którym wskaźnik przyrostu naturalnego stał się ujemny, do dnia 1588, w którym zdechła ostatnia mysz, kończąc tym samym eksperyment. Samice coraz rzadziej zachodziły w ciąże, a w końcowej fazie eksperymentu populacja całkowicie utraciła zdolność reprodukcji. Dnia 600 nastąpiło ostatnie żywe urodzenie. W dniu 920 doszło do ostatniej kopulacji. Była to najdłuższa faza eksperymentu. Wśród myszy nastąpił całkowity zanik zachowań społecznych, takich jak obrona własnego terytorium i potomstwa. Ich czynności sprowadzały się do zaspokajania potrzeb naturalnych i czyszczenia futra. Badacz wskazuje, że redukcja naturalnej umieralności w warunkach ograniczonej przestrzeni doprowadziła do nadmiernego zagęszczenia populacji. Młode osobniki dojrzewając nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone. W warunkach naturalnych wyjściem z takiej sytuacji jest emigracja, ale w eksperymencie była ona niemożliwa. Walczyły więc o te role tak zaciekle, że efektem ubocznym stał się upadek normalnej organizacji społecznej. Ponadto nadmierna liczba spotkań z innymi osobnikami doprowadziła do unikań kontaktów społecznych. Kolejne młode urodzone w takich warunkach były przedwcześnie porzucane przez matki oraz grupy rodzinne, a wychowując się w zaburzonych warunkach nabywały cech autystycznych. W szczególności stawały się same niezdolne do podjęcia prokreacji i wychowania młodych. Kalun
podsumował te obserwacje pisząc, że śmierć śmierci cielesnej, śmierć do kwadratu z tytułu jego pracy, prowadzi do śmierci organizacji społecznej i w konsekwencji do śmierci duchowej jednostek i formował hipotezy, że w analogicznych warunkach społeczność ludzi także podlegałaby podobnym procesom. Moim zdaniem ten eksperyment jest zaiste fascynujący. Przede wszystkim w ogóle nie dowodzi on tego, że nie możemy mieć żadnego wpływu na kwestie demograficzne, skoro jesteśmy w stanie przeprowadzić taki eksperyment i rozpoznawać przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Jesteśmy w stanie sformułować wnioski, co należałoby zrobić, żeby ta populacja myszy jednak przetrwała. To oznacza, że to samo możemy zrobić również na społeczeństwie ludzkim, bo bez wątpienia podobne rzeczy będą obserwowalne również w naszych społeczeństwach i w żadnym wypadku nie sprzeciwia się to istnieniu wolnej woli i tego, że jesteśmy istotami duchowymi również. Właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie w tym, że my potrafimy zaobserwować te procesy, wyciągnąć wnioski i później sformułować tezy, co należałoby zrobić. W tym właśnie widać naszą duchowość, w tym widać właśnie nasz rozum, który rozpoznaje ogólne prawdy, potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji i wolę, która może później postanowić na podstawie takich ogólnych wniosków, że powinniśmy robić to, to i to i to. Tutaj właśnie widać naszą duchowość, to właśnie w tym właśnie widać rozum i wolną wolę. Myszy nie są w stanie przeprowadzić takiego eksperymentu, nie są w stanie sformułować ogólnych wniosków i nie są w stanie ich później również przeforsować, bo nie mają rozumu i wolnej woli, kierują się tylko instynktem. Ale instynktem, który również my posiadamy, bo posiadamy oczywiście również ten element zwierzęcy w nas i pewne zachowania będą się tutaj powtarzały również w społeczeństwie ludzkim. I myślę, że ten eksperyment jest właśnie idealny, jest świetny, jeśli chodzi o rozpoznanie tego, jak społeczeństwa ludzkie, powiedzmy, że zostawione same sobie, to znaczy wzięte w karby rozumu, który podaje, co należy zrobić, żeby to ludzkie społeczeństwo dobrze funkcjonowało. Wzięcie w karby zdrowego rozumu, który nie narzuca jakiejś swojej własnej wizji, tylko próbuje właśnie wyciągnąć wnioski z obserwacji rzeczywistości, co jest dobre dla społeczeństwa. Tak to się właśnie kończy. Również w społeczeństwie ludzkim tak to się zakończy, tylko że ze względu na to, że my nie żyjemy w takim wyizolowanym świecie, no to łatwo inny, młody i dynamiczny szczep myszy po prostu zająłby terytorium tego zdegradowanego szczepu, który wszedł w fazę ujemnego przerostu naturalnego i jak to było na końcu napisane, myszy już zajmowały się tylko spożywaniem i czyszczeniem sierści. To jest mniej więcej obraz naszego dzisiejszego społeczeństwa. A więc mamy te cztery fazy. Pierwsza faza, faza takiego podziału terytorium, budowania pierwszych gniazd. Później faza gwałtownego przyrostu naturalnego, bardzo gwałtownego przyrostu naturalnego, kiedy to społeczeństwo widzi, to społeczeństwo, tak, populacja, to społeczeństwo w przypadku myszy to chyba nie do końca adekwatne słowo, ta populacja myszy widzi te wszystkie doskonałe warunki, które ma, tak, i korzysta z nich jak tylko może, także szybko się to społeczeństwo, ta populacja rozrasta i faza trzecia, faza już powolnej degradacji. Ja tutaj będę podglądał, żeby nie pomylić tych danych. Okres stagnacji, który jest już mniej pozytywny i też jest, zwracam tu uwagę, że jest stosunkowo krótki jednak. Wszystkie trzy, te w ogóle pierwsze trzy etapy trwają do 559 dnia. Natomiast koniec eksperymentu to jest dzień 1588, a więc ten czwarty etap jest dłuższy, prawie dwukrotnie dłuższy niż pozostałe trzy etapy. Okres trzeci to jest ten okres stagnacji, kiedy
populacja podwaja swoją liczebność co 145 dni, czyli już mniej więcej 3 razy wolniej niż wcześniej. Tutaj następuje ten stopniowy zanik u samców, stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium, natomiast u samic rozpowszechniają się zachowania agresywne i zanik instynktu macierzyńskiego, czyli to jest pacyfizm i feminizm, przetłumaczając na, czy tworząc analogię do naszych obecnych, współczesnych społeczeństw ludzkich. No i na końcu ten okres wymierania, który jest oznaczony, rozpoczyna się od momentu, gdy przyrost naturalny staje się ujemny. Także w zasadzie nasze polskie społeczeństwo pewnie należałoby już umieścić w tym na początku, albo powiedzmy w pierwszych etapach tego czwartego okresu wymierania, bo przyrost, ujemny przyrost naturalny mamy już od dosyć dawna. I oczywiście w społeczeństwie ludzkim mogą zadziałać też inne czynniki niż tylko instynkty, dlatego też może się to wszystko trochę inaczej poprzesuwać, ale zasadniczo widzimy bardzo daleko idące, moim zdaniem, analogie. Badacz wskazuje we wnioskach, że nadmierna ilość tych myszy doprowadziła do tego. Przy czym, i to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, ta sprawa interpretacji, przy czym nie było tam wcale za mało miejsca dla tych myszy. Na samym początku mamy powiedziane, że mogła pomieścić maksymalnie ta klatka 3840 osobników, a w szczytowym okresie to było 2200 osobników, czyli tak naprawdę tylko 2/3 tej klatki były faktycznie realnie zajęte, to znaczy wciąż jeszcze tam było miejsce, tak w sensie takim fizycznym, do zajęcia. Natomiast co sprawiło, że te myszy tak się zdegradowały? Nie sama ciasnota należała, nie w sensie takim fizycznym ciasnota. I zanim przejdę do tego wniosku ostatecznego, zwrócę uwagę, że właśnie ten argument został użyty, przynajmniej takie miałem wrażenie w tym komentarzu, jako argument za tym, że no po prostu jak ludzie mają wszystkiego pod dostatkiem, to wtedy nie chcą mieć potomstwa. Te myszy od początku miały wszystkiego pod dostatkiem. Tak? To nie jest tak, że na końcu osiągnęły dobrobyt. To jest właśnie taka zgodne trochę z tym zabobonem, który twierdzi, że ludzie pod wpływem dobrobytu to wtedy porzucają religię i Pana Boga i nie chcą już spełniać swoich obowiązków, leniwieją. To nie jest tak, nazywam to zabobonem i mówiłem o tym w którymś poprzednim materiale. Chyba to było o panowaniu Chrystusa Króla. Odsyłam, czy biskupi zdetronizowali Chrystusa Króla, czy jakoś tak się ten materiał nazywał. Jeśli nie zapomnę, to podlinkuję go też w komentarzu. Zgodnie z przebiegiem tego eksperymentu, to nie dobrobyt zdegradował te myszy, tylko zdegradował je brak możliwości zajmowania normalnych ról społecznych, brak możliwości ekspansji takiego, powiedzmy w cudzysłowie, już przenosząc trochę na poziom ludzki, takiego rozwoju. Tak, te myszy miały jeszcze miejsce, ale jak tutaj było napisane, młode osobniki dojrzewając nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone. Ponadto nadmierna liczba spotkań z innymi osobnikami doprowadziła do unikania kontaktów społecznych i kolejne młode urodzone w takich warunkach były przedwcześnie porzucane przez matki i tak dalej. A więc te myszy, zabrakło im tej możliwości zdobycia, możliwości wywalczenia sobie własnego terytorium. Moim zdaniem to jest najbardziej nasuwająca się interpretacja. Nie tyle zabrakło im miejsca, to co zabrakło im możliwości walki o terytorium. To znaczy, no mogły, właśnie walczyły, tylko na zbyt małym terenie, zbyt dużo myszy, zbyt jakby ta walka nie opłacała się, o tak należałoby to powiedzieć. To znaczy, widzimy tutaj, to nie jest tak, bo tam pada też takie zdanie, że było za ciasno i ta walka była zbyt intensywna, ale zwracam na to uwagę, bo takie zdanie też tu pada, ale zwracam na to uwagę, że pada tutaj też zdanie, że samce z czasem traciły zdolność do obrony swojego terytorium. Dlaczego traciły tą zdolność?
Autor wyjaśnia, że najwyraźniej ta zdolność była wypracowana jednak przez zdobywanie, powiedzmy, dzikiego terenu. Że gdy do dyspozycji były większe tereny, wtedy można było, taka młoda mysz mogła wyjść i próbować zdobyć w jakiś sposób terytorium. Natomiast gdy to zagęszczenie było już duże, ta walka była zbyt trudna, tych interakcji z innymi myszami było tak dużo, że myszy zaczęły szukać tej samotności, ale nie było za bardzo gdzie się ukryć. Walka o to już zajęte terytorium najwyraźniej wydawała się zbyt trudna, bo zbyt wielu konkurentów na zbyt małym terenie, pomimo tego, że samego miejsca było jeszcze dosyć. Tam jest też, pada stwierdzenie, że liczba tych boksów na gniazda była zajęta tylko nawet w piku, w maksymalnej liczbie, która została osiągnięta, to była chyba 1/5 tych boksów, a więc teoretycznie miejsca było wciąż wiele, ale przez to, że te myszy nie miały tej możliwości, żeby być tymi zdobywcami, przez to wyrastając w tym mocno już takim skolonizowanym terytorium, traciły te zdolności, które były potrzebne do tego, żeby stworzyć normalnie, zdrowo funkcjonujące społeczeństwo, i z czasem te samce tracą tą chęć do walki o terytorium. Samice natomiast wykształcają zachowania agresywne i odrzucają swoje potomstwo. Ja nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego na poziomie instynktu to się zadziało dokładnie w ten sposób, wydarzyło dokładnie w ten sposób. Natomiast ta obserwacja jest faktycznie bardzo ciekawa i moim zdaniem nie ma podstaw, żeby wyciągać taki wniosek, że to dobrobyt sprawił. Nie tyle dobrobyt, bo dobrobyt mamy już od pierwszego etapu, co raczej brak możliwości, brak perspektyw, w pewnym sensie można by powiedzieć, ale nie tylko takich perspektyw właśnie bezpośrednich, na zasadzie, że jest wystarczająco jedzenia, bo te myszy wszystko miały, tylko brak tej możliwości do tego, żeby pójść i zdobyć coś nowego. I tutaj analogia do ludzkiego społeczeństwa, myślę, że jest jak najbardziej słuszna. Jakbym tą analogię przedstawił? Społeczeństwo ludzkie, w którym nie ma takiego ducha pionierskiego. Społeczeństwo, które nie jest nastawione na zdobywanie. Niekoniecznie chodzi o zdobywanie nowego terytorium. W pewnym sensie można by też o tym mówić, ale nie mówimy tutaj o zbrojnym wejściu na teren innego kraju. Tylko takie społeczeństwo, w którym młodzi ludzie nie mają możliwości, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Takie społeczeństwo, w którym już wszystko, jakby cała organizacja społeczna jest tak ciężka, jest tak bardzo, w cudzysłowie, dobrze zorganizowana, że wszystko robi już za tego człowieka. Takie społeczeństwo, w którym nie ma możliwości, żeby po prostu kupić ziemię, wykarczować i sadzić na niej cokolwiek i z tego żyć. Takie społeczeństwo, w którym jedyne możliwości, główne możliwości rozwoju to jest praca od jakiegoś najniższego szczebla w korporacji, czyli bardzo mocno zdominowane społeczeństwo. Społeczeństwo, w którym nie ma możliwości do tego, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, albo te możliwości są bardzo mocno ograniczone. Takie społeczeństwo będzie siłą rzeczy nastawiało człowieka na konsumpcję. A więc społeczeństwo nastawiające człowieka na konsumpcję, na realizowanie swoich potrzeb, a nie na zdobywanie. Zdobywanie terenu, tak w cudzysłowie terenu, tak to może być dosłownie właśnie ziemia, którą człowiek kupił i wybudował na niej dom, ale to może być też teren w sensie takim stworzenia czegoś własnego, czy stworzenia własnego biznesu, czy nawet stworzenia jakiejś własnej wielkiej idei. Tak, takie społeczeństwo, które nie umożliwia tego, tworzy społeczeństwo coraz bardziej niewolnicze, należałoby powiedzieć, to znaczy takie, w którym mamy tylko jakąś wąską warstwę najbogatszych, dominujących, panujących, i pod spodem mamy społeczeństwo, czyli już tą większość, przepraszam, powtarzam to słowo już chyba 50 raz, postaram się szukać jakiegoś zamiennika, a więc mamy tą populację, mamy tych ludzi, którzy są gdzieś na samym dole i którym
coraz więcej się zabrania, coraz mniej będzie im wolno, coraz mniej powinni podróżować, jak teraz nawiązując po prostu do naszej obecnej sytuacji. W czasach pandemii w ogóle, tak, już nie wolno było nawet wyjść, przespacerować się po lesie. Ale to ograniczanie różnego rodzaju swobód, wprowadzanie coraz bardziej, powiedzmy, uciążliwych regulacji, co jak powinno działać, niszczenie tych małych biznesów, tych małych rodzinnych interesów, właśnie tam, gdzie człowiek faktycznie ma możliwość coś stworzyć. Te zapędy zarówno ze strony państwa, mówię w ogóle ogólnie o powiedzmy szeroko pojętej cywilizacji Zachodu, nie ma jednej cywilizacji Zachodu, ale patrząc na powiedzmy te postłacińskie i postbizantyjskie cywilizacje, można tak w uproszczeniu o nich mówić, że to są takie cywilizacje Zachodu w wielkim, wielkim uproszczeniu. No więc patrząc na nie, widzimy z jednej strony państwa, które stają się coraz bardziej totalitarne, które promują, wspierają wielkie, największe korporacje, a niszczą te małe, małe lokalne biznesy. Z drugiej strony mamy właśnie wielkie, międzynarodowe korporacje, które pełnią rolę takiej współczesnej arystokracji, takich możnych władców tego świata, którzy również dążą do tego, żeby zdominować jak największą część terenu i zobowiązują ludzi, narzucają nam, co mamy jeść, jak mamy żyć, pod pozorem różnych ideologii. W każdym razie ograniczają tą przestrzeń. Czyli ta nasza cywilizacja staje się coraz bardziej skostniała, coraz bardziej wzięta w karby, coraz bardziej spięta tą wolą tych możnych. Także coraz mniej stajemy się tym społeczeństwem wolnych ludzi. I moim zdaniem z tego eksperymentu z myszami wynika, że to prowadzi do naturalnej śmierci. Że człowiek spięty w takie karby, wciśnięty w taki skafander, taki człowiek to będzie człowiek właśnie, który będzie jak te myszy w tej ostatniej fazie tej populacji, będzie dbał tylko o to, żeby się najeść i żeby mieć czyste futerko, czyli będzie właśnie nastawiony na konsumpcjonizm i w takim społeczeństwie naturalnie mężczyźni nie będą mieli siły do walki, bo też nie będą widzieli celu w tej walce, a kobiety będą wykazywały postawy agresywne i będzie widoczny zanik instynktu macierzyńskiego. Dokładnie to możemy zaobserwować i myślę, że pewne przyczyny możemy również przez analogię, ale jednak wywnioskować. No i teraz dochodzimy do kluczowego momentu. Mianowicie tradycyjna nauka Kościoła jest najlepszym lekarstwem na te choroby, które widzimy, które wynikają z cytowanego eksperymentu. To właśnie tradycyjna nauka Kościoła stawia na to, żeby człowiek był wolnym i silnym, żeby człowiek poprzez rozwój cnót był człowiekiem roztropnym, sprawiedliwym, umiarkowanym i mężnym. Poprzez wypracowanie tych cnót, które wymaga wysiłku, walki, pracy, Kościół domaga się tego, żeby człowiek był człowiekiem rozumnym, roztropnym, myślącym i zdolnym do walki o to, co rozpoznał jako prawdziwe. To jest odpowiedź na ten kryzys społeczeństwa. Cnoty. Człowiek cnotliwy. Człowiek, który jest roztropny i silny jednocześnie. To jest najlepsze przeciwieństwo niewolnika, czyli właśnie takiej myszy z ostatniej fazy rozwoju, która dba tylko o to, żeby się najeść i żeby mieć czyste futerko. Ludzi, niewolników tworzy się w ten sposób najłatwiej, właśnie, że zapewnia im się wystarczające ilości rzeczy potrzebnych do konsumpcji, a jednocześnie powoli on ogranicza się im ich swobody. Z czasem jakby czują coraz mniejszą potrzebę tej swobody, bo mają już wszystkie swoje potrzeby zapewnione. Oczywiście ostatecznie doprowadza to do ich śmierci. A więc jeśli chcemy jako społeczeństwa, jeśli chcemy, żeby nasze społeczeństwa przetrwały, a jeśli kochamy naszą ojczyznę, co powinniśmy robić, co jest naszym obowiązkiem, to powinniśmy chcieć jej bronić, to musimy przede wszystkim i sami siebie kształtować jako ludzi cnotliwych,
roztropnych, sprawiedliwych, umiarkowanych i mężnych i starać się innych również w ten sposób kształtować. Taki człowiek nie da się zniewolić. Człowiek wolny, człowiek cnotliwy jest naturalnie zdobywcą w ten czy w inny sposób. Naturalnie będzie, nie będzie pozwalał na to, żeby zamknąć go, ścisnąć go takimi szczękami niewoli. I to było wyraźnie widoczne w czasach pandemii. Kto stawiał się w czasie pandemii, gdzie faktycznie były jeszcze ostatnie resztki wolności. To były właśnie tradycyjne msze święte, gdzie w podziemiu czy nie w podziemiu, pomimo wszystkich prześladowań i obostrzeń, te msze się odbywały w ten czy w inny sposób, w tym czy w innym miejscu, ale zawsze ta możliwość przystąpienia do sakramentów była. Kto mówił głośno o tych powiedzmy próbach zniewolenia? To był, może już nie tylko, ale w dużej mierze, to były właśnie środowiska tradycyjnych katolików. Różne około konserwatywne środowiska jak najbardziej. Również nie twierdzę, że tylko, ale to było bardzo, bardzo wyraźne i nie przez przypadek. Właśnie po pandemii tradycja katolicka w Polsce rozwinęła się, ich liczba osób praktykujących w Bractwie Świętego Piusa X wzrosła 80%, 90%. To jest po prostu wielokrotność tego, co było wcześniej. Dlaczego? Bo ludzie zobaczyli, bo dzięki Bogu polski naród jeszcze trochę czuje, jeszcze trochę wie, że wolność ma jakąś wartość, że jak ktoś nas będzie zamykał i kazał nam zasłaniać twarz, to trzeba mu dać w twarz. tak trzeba zrobić. A nie się temu poddawać. Dzięki Bogu jeszcze jakieś resztki tlą się gdzieś tam tego sarmackiego ducha, który może pozwolić wprawdzie na wiele i ma swoje różne bardzo poważne wady, ale jak mu chcą odebrać wolność, to jednak chociażby już ledwie trzymał tą żablę, to jeszcze to tam szablą będzie potrafił przyłożyć. Dzięki Bogu jeszcze trochę coś z nas, z tego dawnego sarmackiego ducha zostało. To umiłowanie wolności jest jak najbardziej czymś słusznym, koniecznym i potrzebnym. Jeśli ktoś myśli, że Kościół jest przeciwko wolności, no to na przykład właśnie te pandemiczne rzeczy dosyć dobrze to pokazały. Kościół tam, gdzie kształtuje ludzi roztropnych, sprawiedliwych, umiarkowanych, mężnych, tam jest najlepszym sługą wolności, tej prawdziwej wolności, wolności tego dziecka Bożego, tej wolności, która jest ukierunkowana na dobro oczywiście. To nie jest wolność do popełniania grzechów, tak? To nie jest wolność do robienia wszystko, na co akurat mam ochotę, bo to w ogóle nie jest wolność, tak? To znaczy wolność z definicji jest ukierunkowana na dobro. Ale dzięki temu, że kształtujemy, staramy się ukształtować ludzi cnotliwych, faktycznie staramy się uczynić ludzi ludźmi, którzy są wolni, czyli którzy nie pozwalają się kierować, nie są sterowni z zewnątrz, nie są sterowni ani tak w kwestiach teoretycznych, bo są roztopni, ani w kwestiach praktycznych, bo są mężni i potrafią w razie potrzeby stawić opór. I jeśli ktoś myśli, że Kościół tutaj narzuca jakąś swoją wolę, to pamiętajmy, że Kościół z natury rzeczy jest instytucją dosyć wolnościową. Co mam na myśli? Zwróćmy na to uwagę, że dogmaty to są kwestie takie wysoce metafizyczne. Kościół nie zobowiązuje swoich wiernych do posiadania jakichś konkretnych, bardzo sprecyzowanych poglądów. To jest stosunkowo niewiele, czego Kościół wymaga. Właśnie pewnych metafizycznych wiary w metafizyczne prawdy objawione przez Pana Boga i zachowanie moralności, którą również rozumem, właśnie człowiek roztropny pozna, że to jest moralność, ta po prostu wynika z rozpoznania rzeczywistości, że to jest po prostu dobre dla człowieka. A więc człowiek cnotliwy to jest człowiek, który jest naprawdę wolny. Tutaj dochodzimy trochę do tematu poprzedniego materiału, to znaczy do zmian w Kościele w kontekście małżeństwa właśnie, bo nie przez przypadek powtarzałem tyle razy, że to Kościół tradycyjny, że to w tradycyjnej teologii można znaleźć tą wolność. Dlaczego w nowej teologii tego się nie znajdzie? Bo nowa teologia
jest naznaczona tym duchem modernistycznym, personalistycznym i przez to jest nastawiona na samorealizację. A samorealizacja to jest to, co te myszy w ostatniej fazie robią, gdy dbają o to, żeby się najeść i żeby mieć czyste futerko. To jest wasza samorealizacja. Samorealizacja to jest ideologia tych myszy z ostatniego etapu. To jest ta ideologia niewolnika. Tak? To niewolnik dba o to, żeby być najedzonym i żeby jego potrzeby były spełnione. Jego skarlałe, nikłe, podłe, nikczemne, można powiedzieć, potrzeby, bo nie ma tych najwyższych potrzeb poznania prawdy i podążenia za nią, tylko właśnie taka potrzeba zapełnienia swojego żołądka i posiadania różnorakich przyjemności. Taki współczesny niewolnik. Tutaj używam tego słowa niewolnik w tym znaczeniu. Nie jest w sensie, że każdy człowiek, który był niewolnikiem, był człowiekiem podłym i skarlałym. Jak najbardziej mamy również świętych niewolników. Święte niewolnice. I tutaj absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być człowiekiem wielkim i szlachetnym, jeśli się tak zdarzyło, że organizacja społeczna była taka, a nie inna i człowiek urodził się jako niewolnik, czy też w jakiś sposób został niewolnikiem. To temat, który też być może kiedyś sobie poruszymy, ale ten człowiek, który staje się takim niewolnikiem w ten sposób, że porzuca dążenie do prawdy, porzuca roztropność i męstwo. Taki człowiek faktycznie jest człowiekiem podłym i zdegradowanym. I współczesna teologia, która jest nastawiona na tą samorealizację, na przykład właśnie w definicji małżeństwa przesuwająca ciężar z tego obowiązku, wobec społeczeństwa, wobec Boga, wobec Kościoła i państwa, tego obowiązku zrodzenia i wychowania potomstwa, tego obowiązku zrodzenia obywateli ojczyzny ziemskiej i ojczyzny niebieskiej. Wysuwa na pierwsze miejsce ten drugi cel, czyli wzajemną miłość i pomoc, nazywając ją bardzo często właśnie taką realizacją własnych potrzeb. Właśnie w ten sposób Kościół przyczynia się do tej degradacji. Właśnie w ten sposób Kościół przyczynia się do niszczenia ludzkich społeczeństw. Właśnie w ten sposób Kościół, współcześni ludzie Kościoła przyczyniają się do degradacji naszych narodów, naszych społeczeństw. Nie uczą oni nas, że mamy być ludźmi wolnymi, roztropnymi, sprawiedliwymi, mężnymi. Nie uczą nas tego. Uczą nas tego, że mamy być grzeczni, mamy być im posłuszni. Uczą nas ślepego posłuszeństwa, uczą nas dobroludzizmu, uczą nas, że mamy być posłuszni wobec tych wielkich możnych tego świata, którzy każą nam jeździć takim samochodem, a nie innym, likwidować kominki, nie jeść tego i tego, szczepić się tym i tym. Ich mamy słuchać według tych współczesnych władców Kościoła. Mamy odkazać ślepe posłuszeństwo jakimś ludziom, a nie mamy uczyć się roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa. Nie pokazuje współczesna hierarchia Kościoła, że człowiek powinien być takim zdobywcą, że człowiek powinien zawsze swoim rozumem rozpoznać, co jest prawdziwe i mieć siłę, żeby o to walczyć. Tylko tworzy takiego dobroludzia. Świadomie nie używam tej słowa człowieka, bo to nie jest człowiek, taki dobroludź. To jest taki grzeczniutki, łaskany człowieczek, który właśnie najada się i czyści swoje futerko. Takich właśnie ludzi tworzycie, moi drodzy moderniści. Część z was tego nie chce, po prostu robi to, bo właśnie przez jakieś ślepe posłuszeństwo wobec tej władzy, która czy sama jest zmanipulowana, czy bardziej sama jest zmanipulowana, czy bardziej innymi świadomie manipuluje, to już Pan Bóg oceni. Ale oni niszczą ludzkość, tak? Są wrogami ludzkości. Ci ludzie, którzy promują ten dobroludzizm, tworzą takich dobroludzi, ślepo posłusznych, niezdolnych do walki o swoje, nie wiedzących, czym jest roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Powtarzam to 50 razy i będę powtarzał jeszcze. Oni, tworząc takich ludzi, dopuszczają się zbrodni przeciwko ludzkości. Idą właśnie w tą stronę wyniszczenia tej populacji, tych myszy, tak? Nawiązując do tego eksperymentu. Prowadzą nas na śmierć. To są pasterze, którzy prowadzą te owce na rzeź. My módlmy się o wiele świętych katolickich rodzin. My i nas kształtujmy na ludzi roztropnych, sprawiedliwych, umiarkowanych i mężnych i dbajmy o to, żeby kolejne pokolenia
Polaków, katolików. Takie były. Nic lepszego zrobić nie możemy i dla naszej duszy, i dla dusz naszych bliskich, i dla naszego społeczeństwa, i dla Kościoła, i dla państwa. I to dlatego praca wychowawcza i w kontekście samowychowawczym, i w kontekście w odniesieniu do innych jest czymś absolutnie najważniejszym, absolutnie kluczowym. I tak dochodzimy powoli do końca tego materiału, tylko jeszcze na koniec jedna uwaga do też zarzutów sformułowanych pod poprzednim materiałem. A skoro Kościół tradycyjny tak popierał małżeństwo i tak walczył o rodzinę, to dlaczego nie kanonizował małżonków? Jak czytam takie komentarze, to tak łapię się za głowę. To proszę sobie poczytać, jakich mamy świętych, tak? Święta Jadwiga Śląska, święta Elżbieta, święta Helena. No, ile mamy świętych kobiet, świętych małżonek, świętych małżonków? Przecież to jest mnóstwo takich kanonizowanych. Ktoś zwrócił uwagę, ale to są arystokraci. A co, to nie są ludzie arystokraci, to nie są małżonkowie. Przy kanonizacjach warto o tym pamiętać, że żeby przeprowadzić proces kanonizacyjny, jakaś duża organizacja kościelna powinna za tym stać. To był wymagający proces, trudny proces, kosztowny proces, a więc albo diecezja, albo zakon musiały faktycznie za tym się nachodzić. Dlatego naturalnie te osoby, które były bardziej widoczne dla diecezji czy zakonu, były częściej kanonizowane. Dlatego takie osoby, na przykład świątobliwi małżonkowie żyjący sobie gdzieś tam w ukryciu, po prostu byli niewidoczni, nieznani dla struktury kościelnej. Dlatego takich ludzi, tych żyjących w ukryciu, takich kanonizacji faktycznie mamy niewiele. I myślę, że jest to zrozumiałe w tym kontekście, zwłaszcza, że ludzie święci nie pchają się na piedestał, jeśli ich funkcja ich tam nie wynosi, tak? A osoba duchowna siłą rzeczy włazi na piedestał, bo musi to kazanie skądś głosić. Król też siłą rzeczy jest na piedestale, bo jakoś tym krajem musi rządzić. Natomiast święty nie ma tendencji, żeby sam siebie na piedestał włazić. Dlatego jeśli mamy jakichś świętych małżonków, którzy sobie prowadzą swoje życie, to oni się nie ładują na piedestał, żeby wszyscy to widzieli, żeby ich później kanonizować po śmierci. Natomiast w kulcie świętej rodziny na przykład, bardzo ważnym kulcie przecież dla tradycyjnej duchowości, jest samo sedno właśnie tego ukrycia. Te trzy najświętsze osoby to macierz świętości, tak? W świętej rodzinie. Wszystkie trzy właśnie bardzo ukryte w tych pierwszych latach życia Pana Jezusa. Piękny przykład. Ostatnio niedawno obchodziliśmy niedzielę świętej rodziny. Chwilę później, w następną niedzielę, czytaliśmy tą piękną Ewangelię z Kany Galilejskiej. Tak piękna, głęboka, teologiczna myśl, o której też chciałem dzisiaj mówić, ale ten eksperyment z tymi myszami jakoś tak mnie daleko poniósł, że chyba już nie będzie na to dzisiaj czasu, bo to byłoby zbyt dużo jednak, zbyt szeroko rozległych myśli, żeby jeszcze o tym dzisiaj mówić. Jeśli chcecie, żebym przedstawił taką bardzo dogłębną interpretację sceny z wesela w Kanie Galilejskiej, to jak najbardziej zachęcam do pisania o tym w komentarzach. Nie wykluczam, że taki materiał też jeszcze się pojawi właśnie w ramach troski o nasze społeczeństwo, o nasze państwo, o Kościół katolicki, o przyszłych mieszkańców nieba, w ramach troski po prostu o duszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.